W sumie jestem już tutaj prawie cały dzień i dalej nie wiem, jak poprawnie wymawia się nazwę tego kraju, czy to jest Niue, czy to jest Niui. Mniejsza o to, ale wiem za to i chcę się z wami podzielić tą informacją, co znaczy w ich języku Niue. Jest to złożenie dwóch wyrazów Niu i E i w tłumaczeniu na polski oznacza to patrzeć się na palmę. Taka jest nazwa tego kraju. Patrzeć się na palmę. Pozdrawiamy serdecznie z Patrzeć się na palmę. Zatrzymaliśmy się na chwilkę zrobić zakupy w sklepie z alkoholem, a z racji tego, że jest strefa bez słowa, thank you. Yeah, you have a good time for sure. Thank you, bye bye. Cała nasza trójka uważa zakupy dzisiaj za naprawdę udane. We forgot about the milk. You my lady. Tragiczne. Wczoraj jak tędy jechaliśmy, to były dziura na dziurze, trzeba było jechać slalomem. Dzisiaj ekipa remontowa rzuciła w dziury trochę piachu, także chyba tutaj minister Nowak pomagał im mocno, jeśli chodzi o drogi. Kapitan wynajął auto, przyjechaliśmy w to samo miejsce co wczoraj. Dzisiaj jest odpływ, poziom wody niższy, więc można zobaczyć jaskinie w środku. Zaraz zobaczymy, jak wyglądają. Generalnie chodząc po Niue, w niektórych miejscach, tak jak tutaj, ma się wrażenie, jakby się chodziło po innej planecie, po Marsie, a w rzeczywistości chodzi się po rafie koralowej, martwej, która została tutaj wyniesiona, tak jak Maniura wam mówił, na 68 metrów, jest najwyżej wyniesioną rafą koralową na świecie. Na świecie. Wiecie, co to jest za pogłom szczęścia? To browarkie Kalaga w produkcji niuańskiej w takim oto miejscu. Wasze zdrowie. Tu le pas de politique. C'est la France qui paie. La consommation, tous les rêves.
wam chyba mówiłem, ale gdzie na tej wyspie się nie ruszysz, jest po prostu przepiękny. Niestety mamy mało czasu. Muszę już gonić, bo oni już uciekli. Taki peszek. Sztuka nowoczesna dotarła nawet tutaj. Nieczęsto mam okazję oglądać sztukę nowoczesną, ale zawsze jak oglądałem, to mi się nie podobała. A tutaj pierwszy raz naprawdę warto było przyjechać zobaczyć. Ludzie, oni tu na Niue chyba mają jakiś program kosmiczny. Dojechaliśmy w końcu do Togo. Czym jest Togo? Mnie nie pytajcie. Wiem tylko tyle, że to największa atrakcja turystyczna, znaczy najpiękniejsze miejsce na Niue. Tylko wymaga ono 45-minutowego marszu. Ja już jestem zmęczony, no ale wydaje mi się, że wykrzesam z siebie te ostatnie pokłady energii, żeby zobaczyć to miejsce. Zrobić zdjęcie, o ile oczywiście wcześniej się nie zabiję, tak jak przed chwilą miałem okazję stracić ząbki. Zrobię zdjęcie i wam ładnie to wszystko pokażę. Koniec, ale w takim miejscu nie byłem nigdy w życiu, żeby przechadzać się poza takich tunelach pomiędzy rafą koralową. Coś niesamowitego. Patrzcie sami.
Jak możecie zauważyć, dzień dobiega końca. Dokładnie tak samo jak nasza przygoda na Niue. Termometr już napełnia wodę. Będziemy mieli co pić podczas naszej wyprawy do Tongi. Ale i tak pewnie wody nie będziemy pić, bo widzieliście, jakie zapasy udało nam się zrobić na Niue. Płyniemy sobie na Tongę, a to oznacza, że wkrótce przekroczymy międzynarodową strefę zmiany czasu, co wiąże się z tym, że będziemy musieli przeskoczyć jeden dzień do przodu, 24 godziny, prawdopodobnie gdzieś w okolicach północy, więc dzień 5 sierpnia nie będzie istniał w naszym życiu, my go po prostu nie przeżyjemy. I będziemy względem Was w sumie jeden dzień młodsi. Jesteśmy już na lądzie, a więc Tonga, Królestwo Tongi. Nie byle jakie królestwo, bo to jest jedyne królestwo na całej półkuli południowej. Jednocześnie to państwo jest jedynym na południowym Pacyfiku, które nigdy nie było skolonizowane. To jest około 150 wysepek, z czego ponad 50 jest zamieszkałych. Dzielą się te wyspy na trzy grupy: południową, środkową, Hapai i północną, na której jesteśmy, czyli Wawa. Pierwsza autostrada na Tondze poszła łatwo. Wsadzili nas prosto tam, gdzie chcieliśmy. Jak to jest jedna z największych atrakcji tutaj. Tak sobie teraz idę, takie mam przemyślenie. Za mną idzie jakiś człowiek z maczetą, mam nadzieję, że nie rozumie polskiego. Jak ktoś mi powie, nie pomyśli, to
nam łbów nie pościna. Ale generalnie pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy po przyjeździe na Tongę, a po wizycie w poprzednich państwach i wyspach na Pacyfiku, to jest niesamowita bieda, rozlatujące się budynki. Generalnie taki syf, trochę brud. Nasz kapitan podsumował to, że tak właśnie wygląda Afryka. I tak zszedłem i się zastanawiałem, czym to może być spowodowane i doszedłem do wniosku, że to jest właśnie spowodowane tym, co wam już Maniura powiedział, że ten kraj nigdy nie był skolonizowany. W przeciwieństwie na przykład do Polinezji Francuskiej, nie brał od żadnego innego rządu pieniędzy. Polinezyjczycy, rząd Polinezji godził się na to, żeby bombardować tam na ich terenie, wykonywać próby atomowe w zamian za grube pieniądze przeznaczone na infrastrukturę i modernizację. Ale moim zdaniem należy się szacunek tym ludziom właśnie z Tongi za to, że oni tego, co mają, wszystkiego dorobili się z pracą własnych rąk, ciężką pracą. I moim zdaniem uważam, że powinno się stawiać wolność i niepodległość ponad luksus i komfort życia. Nawet na Tondze, na drugim końcu świata, można usłyszeć polskie wyrazy. Podwiozła nas pani z Walii, której matka jest Polką, ma tutaj swój biznes. Przywitała nas pięknie, dzień dobry, na wieść o tym, że jesteśmy z Polski, pożegnała nas słowami do widzenia, od razu jakoś tak lepiej na duchu. Wawa Group jest lepiej niż było, ale czegoś jeszcze brakuje. Hello! Mamy nadzieję, że już w stolicy tutaj w tej grupie będzie petarda i będziemy mogli wam naprawdę pokazać fantastyczne miejsca. Zmieniamy miejsce, czyli będziemy trochę żeglować po... A proszę. Także zaczynamy żeglowanie po takich miejscach między wysepkami. What a day, what a day, what a bloody great day, what a bloody great day to go sailing. What a day, what a day, what a bloody great day, what a great day out on the boat. What a day, what a day, what a bloody great day, what a bloody great day to go sailing. What a day, what a day, what a bloody great day, what a great day out on the boat. A perfect start and away we go. What a bloody great day to go sailing. Hope the wind's gonna blow, blow, blow. What a great day out on the boat. The crew is primed and ready to win. What a bloody great day to go sailing. They'll be at the bar when the rest come in. What a great day out on the boat. What a day, what a day, what a bloody great day. What a bloody great day to go sailing. What a day, what a day, what a bloody great day. What a great day out on the boat. What a day, what a day, what a bloody great day. What a bloody great day to go sailing. What a day, what a day, what a bloody great day. What a great day out on the boat. What a day, what a day, what a bloody great day. What a bloody great day to go sailing. What a day, what a day, what a bloody great day. What a bloody great day to go sailing. What a day, what a day, what a bloody great day. What a bloody great day to go sailing. Swego czasu tutaj na wyspy Tonga przypłynął nawet sam James Cook. Został tutaj tak niesamowicie ugoszczony, tak mu się tu spodobało, że nazwał te wyspy wyspami przyjaźni, przyjacielskimi wyspami. No ale jego historia tutaj nie toczyła się cały czas tak kolorowo i musiał niestety stąd uciekać, bo miejscowi chcieli go zabić, a może nawet zjeść. Także trochę zmienił zdanie na ten temat, ale co trzeba przyznać, to dalej na niektórych mapach można zobaczyć, że te wyspy nazywają się wyspami przyjaźni. Tutaj po ślubie panna młoda po całej ceremonii musi wyciągnąć, wziąć prześcieradło, wyjść na balkon i pokazać wszystkim krew na prześcieradle. Taka tradycja. Lady mama, lady mama, lady mama, mama. 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 Informacja turystyczna.
Jakbyście chcieli się przenieść w czasie o kilkanaście lat, to zapraszam do wypożyczalni filmów DVD chińskiej. Oczywiście podróby, ale ciągle takie miejsca istnieją na świecie. Kto wie, może znajdę jeszcze wypożyczalnię kaset VHS. Zobaczymy. Witamy ponownie, mamy samochód od Chińczyka, także zabieramy Was dzisiaj na wycieczkę po największej wyspie z archipelagu Wawał. O Maps mi poprowadziło nas nie za wesołą drogą. Chodzimy, zwiedzamy. Niestety jestem rozczarowany delikatnie z tego względu, że nie ma tutaj McDonalda. Myślałem, że sobie kupię spóźniony jakiś zestaw Big Mac. Niestety muszę czekać do Fidżi, aż dopłyniemy. Ale co ciekawe, pomimo tego, że nie ma tutaj ani Maca, ani żadnej międzynarodowej sieci fast food, Tongijczycy zostali klasyfikowani chyba w 2007 czy którymś tam roku wraz z nacją z Kiribatijczykami jako najgrubsze dwie nacje świata. 9 na 10 osób jest tutaj otyłych. Możecie zobaczyć, jak na tądze buduje się drogi. Ważne, że się buduje. Halo. Bye bye. Chłopaki ciężko pracują w takim tempie, za 5 lat może uda się dokończyć. Czy mogliście zobaczyć, jak na tądze buduje się drogi? Najpierw oni biorą, karczują las, później wyrównują w miarę, sypią wapień. Przejeżdża walec, wszystko wyrównuje, a na końcu ja nie rozumiem, bo przejeżdża koparka i wszystko rozdupca. Widzicie ten dom tutaj opuszczony? Na każdym kroku pełno takich domów można zobaczyć. A dlaczego? No wydaje mi się, że po prostu za pieniędzmi ludzie uciekają do Nowej Zelandii. Ale z drugiej strony to jest taka mała wysepka, że no co tutaj robić przez całe życie? Internetu za dobrego nie ma, jest ładnie, wyspę można zwiedzić w parę dni. A co potem? Co ty byś robił? Wegetował. No proszę. Można? Można. Co ja mogę powiedzieć? Ślicznie. Jeśli coś mądrego, to... Każde moje słowo, Maniura, to jest wypowiadane. Dwa razy pomyślę, zanim coś powiem. Dlatego tak mało się udzielam w tych filmach. Nie gadam tak, że wiesz, bez pomyślunku, Maniura, tak jak ty to robisz, tylko ja chcę zainteresować widza. To tak powiem skromnie. Chłopaki bawią się dronem.
a ja zobaczyłem jakąś fajną dziurkę i idę ją spenetrować. Tutaj o! A ta dziurka taka fajna, wilgotna. Jakie ładne widoki.